Hej, witam was serdecznie. Zaraz sobie schowamy. Jest to poradniczek, jak założyć serwer w Terrarii, taki podstawowy z Hamachi. Więc tak, na początku nam przydałoby się, żebyście mieli Terrarię, ale jeśli gracie i oglądacie nasz kanał, to myślę, że jednak Terrarię macie. To pokażę później, jak już się w Terrarii wszystko robi. Serwer. Przede wszystkim wchodzimy na stronę tutaj, tu. Ona będzie podana w opisie. To jest oficjalna strona Terrarii, tutaj można sobie kupić Terrarię. I ogólnie tutaj dokładnie, w tym miejscu jest miejsce, tak, tutaj możecie kliknąć sobie, pobiera się wtedy serwer Terrarii na obecną wersję. Zawsze jest tu napisane, jaka to jest wersja. Kiedy wyjdzie nowa wersja, właśnie polecam kupić, ściągnąć nowy serwer, ponieważ no, stary serwer nie będzie wam działał na tej wersji. Ja już mam pobrany, więc tego robić nie będę. Drugą rzeczą jest Hamachi. Jeśli po prostu nie dacie rady normalnie pograć, znaczy na takiej wersji oficjalnej, bo tam są jeszcze takie możliwości, ale ma być podstawowy serwerek, więc powiedzmy, że Hamachi, to taki wpisujecie w Google i pierwsze lepsze, dobre programy, instalki, polecam właśnie te strony, stąd można ściągnąć bez żadnych wirusików i działa dobrze. No, obecna wersja, kiedy nagrywam ten poradnik, to jest 2.2.0.173, no. Wiadomo, jak piszemy Hamachi, no to pierwsze dwa powinny być z tym najnowszym, przynajmniej. To wystarczy zapamiętać, tego też nie będę pobierał, jak widzicie, tutaj mam na dole. Okej, okay, no to sobie już może zminimalizujemy. I jest to tak, mamy Hamachi. Włączamy sobie tutaj tym przyciskiem, wtedy nam się loguje, ładnie wszystko. Omówię to tak dokładnie, tu jest mój nick, to chyba jakoś się tam zmienia później, zarządzaj, nie wiem, albo system. Jest tu moje też IP. IPv4 to jest to pierwsze do tego ukośnika. Slasha, czy jak to się mówi. No i właśnie jeśli wy stawiacie serwer, to przydałoby się, żebyście podali kolegom to IP. I oni wtedy wpisują je w Terrarii, co jeszcze też pokażę. Dalej. Będziecie musieli założyć sieć. Utwórz nową sieć lub dołącz do istniejącej sieci. Najprawdopodobniej będziecie musieli utworzyć nową. ID sieci to jest nazwa. Wpisujecie tu cokolwiek. Hasło. Tak samo cokolwiek i tu jest kolejne hasło, klikamy utwórz, no może pokażę jakąkolwiek tutaj, nie wiem, ABC 90123, bo tu mogą być już zajęte, więc utworzę nową. Hasło może być dowolne, na przykład 123 w tym przypadku, utwórz i nazwa sieci już jest zajęta, to jest właśnie dosyć częste, to zrobimy sobie taką jeszcze. Działa, dobra. I właśnie tą nazwę podajecie kumplom. I hasło. Hasło też właśnie trzeba po później, jeśli kiedyś będzie chciał ktoś dołączyć do tej sieci, właśnie wasz kumpel, będzie musiał wpisać to tutaj i hasło, które wpisywaliście przy zakładaniu tej sieci tutaj. Klikamy dołącz i wtedy pojawiamy się właśnie, jak tutaj na przykład jestem Black Hole Terraria. Tutaj są osoby, które dołączyły do tej sieci. Jeśli jesteście w sieci i wasz kolega stawia serwer, na przykład tutaj jest Kamil dostępny, tunel bezpośredni, pokazane są jego IP. Klikamy copy adres IPv4, możemy sobie gdzieś zapisać jakiś notatniczku, a jeśli do gry nie da się skopiować, to najprawdopodobniej trzeba będzie go przepisać po prostu. Okej, okay, ale teraz jeśli wy chcecie hostować serwer, no to pokażę wam, jak to działa. Jeśli już ściągamy tą wersję Terrarii, nowy serwer tej Terrarii, to wygląda to w ten sposób najprawdopodobniej. Wypakowujemy to i będziecie mieli takie, o tutaj, trzy pliczki. Server config, tutaj są różne rzeczy, które możemy, wiecie, zmieniać sobie według własnej potrzeby. Jak myślę, że to jest dosyć niepotrzebne, ponieważ właśnie jak zauważycie, można otwierać dwoma pliczkami. Jak ta nie będzie wam działał, to polecam ten spróbować. No i właśnie jak widzicie, tutaj po prostu wchodzimy do Terrarii w ten sposób i nie musimy mieć nawet tego pliczku server config, ponieważ i tak tutaj będzie wszystko działało, będziemy tutaj sobie ustawiać. No i stawiamy serwer w ten sposób, że wybieramy numery, tutaj są numery, a tutaj są światy. Jeśli pamiętamy, jak nazwaliśmy nasz świat i właśnie na przykład jeśli chcemy stworzyć nowy świat, no to możemy kliknąć N i wtedy tworzymy świat. Możemy też usunąć z tego poziomu świat, klikamy D, a później wpisujemy numer dowolny z tych, ja mam tutaj 17 światów właśnie. Na przykład postawmy nowy serwer, o, nową mapę na nowym serwerze, więc klikamy N, Enter. Tutaj wybieramy numer 1, 2, 3, w zależności od wielkości mapy, jaką chcemy. Na przykład jak chcę średnią, to klikam dwójkę. Tu możemy wpisać nazwę mapy, jakąkolwiek. Powiedzmy na przykład wpiszemy poradnik. Dobrze wpisałem? Tak. Enter.
świat się tworzy, to troszkę może zająć. Jeśli macie wolniejsze kompy, to się nie martwcie, to będzie działało tak, jakbyście włączali sobie normalną Terrarię i tworzyli świat. Tak, tylko że tutaj można stworzyć to właśnie z poziomu tej konsoli. Ej, chwilkę trzeba będzie poczekać. OK, no i świat mam już stworzony. Jak widzicie, jest gdzieś tutaj. O, to jest alfabetycznie najprawdopodobniej, chociaż tutaj widzę, że. Aha, bo ja kombinowałem z tymi światami. Jak widzicie, mam dwa. To jest przedstawione jako. Tutaj miałby 0, coś takiego, więc. Ogólnie jest to alfabetycznie ustawione, więc mamy poradnik pod szósteczką. No więc klikamy 6 i klikamy Enter. I tak, tutaj możemy ustawić maksymalną liczbę graczy. Jeśli macie słabego kompa, słabe łącze, nie ustawiajcie zbyt dużo, bo to zajmuje RAM bodajże oraz właśnie wasz wysył. I tutaj możemy, jeśli chcecie po prostu mieć dowolną ilość, znaczy nie dowolną, tylko tą podstawową, czyli 8, tutaj jest właśnie napisane, że jeśli chcecie 8 graczy, no to Enter. Jeśli wam będzie muliło przy tym, a na przykład gracie tylko wy i wasz kumpel, no to wpisujecie 2. Ja tak zrobię i enterujemy. Tutaj nie zmieniajcie nic. To kiedyś może jeszcze nagram poradnik, jeśli właśnie to chodzi z tymi bez hamaczy. Jeśli byście chcieli bez hamaczy, to tutaj się zmienia port, ale to dosyć ciężko. Później to tam trzeba robić coś z waszym routerem. Jeśli nie ma się routera, to jeszcze więcej jest tego. No, więc lepiej kliknąć tutaj po prostu enter. Tutaj też jest enter, bo wtedy jest przekierowanie do tego portu. To tak samo właśnie dotyczy tego bez hamaczy, więc tutaj po prostu klikamy enter, żeby było z hamaczy. Tu możemy wpisać hasło, więc to jest dosyć fajne, bo na przykład jeśli chcielibyśmy, nie wiem, grać tylko z kolegą, a ktoś by miał jeszcze dostęp właśnie tutaj na tej naszej sieci, to mógłby tam wejść. I właśnie tutaj możemy wpisać hasło, które podajemy tak samo koledze, pokażę wam później. Właśnie piszemy sobie hasło jakieś 1, 2, 3 na przykład, żeby wam to pokazać wszystko ładnie, jak będzie wyglądało w Terrarii. OK, mamy świat już wystartowany, ja tutaj sobie wejdę teraz na Steama i w Terrarię. OK. Musimy teraz poczekać, aż się Terraria włączy. Tylko czemu się nie chce włączyć? OK, włączyła się. Jest i Terraria. Wasza ulubiona. Tak, ja mam oryginalną, ale jeśli macie pirata, to nic nie zmienia. Serwer nadal będzie działał. No i tak, tutaj bierzemy sobie... Jeśli byście nawet hostowali, bierzecie join po prostu. Troszkę mi przycina, bo nie wiem czemu. Nieważne, weźmiemy po prostu tą moją postać naturalną, zwyczajną. I tak, teraz przydałoby się, żebyśmy sobie znaleźli nasze IP na Hamachi. Jeśli ja stawiam serwer, to przepisuję swoje IP, czyli to tutaj, a jeśli wasz kolega, to przepisujecie to IP. Na przykład jeśli Kamil, pozdrawiam, hostowałby serwer, to wpisujecie to IP. Ja wpisuję swoje, bo ja hostuję. I klikamy akcept. Tutaj jest port, który ustawiliście w wpisywaniu serwera. 7777 jest normalny, więc klikamy po prostu akcept. I tak, tutaj wyskoczyło nam właśnie hasło. Wpisujemy hasło, akcept. Jeśli nie ustawialibyście hasła, to tam by nic nie wyskoczyło takiego. No i działa, jak widzicie. Jesteśmy w grze. Ej, troszkę przycięło znowu. Jest i mój kurczaczek piękny. Tu jakiś rzecz był, serwer działa. Najprawdopodobniej może wam wystąpić też taki problem z wyłączeniem zapory, więc to wystarczy wyłączyć zapory Windows, która gdzieś tu była, zaraz może to znajdę. Panel sterowania. Kurczę. Tutaj jest. Nie, zaraz, gdzie to było? Sprawdzimy tutaj. Jest zapora. I tutaj... po prostu chyba klikamy tak. Ja wyłączyłem tą zaporę. To jest Windows 7. I wyłączyłem sobie tą zaporę. Tutaj się to klika, żeby wyłączyć. I wtedy mogą kumple wasi wejść, bo czasami bywa tak, że postawicie serwer, a kumple nie mogą się połączyć. Wtedy też wystarczy czasem poczekać, bo może coś się po prostu zrąbało i tak bywa. Demon altary, dosyć fajnie.
Okej. Kaczuchę słyszę jeszcze. Złapiemy kaczuchę. Więc tak, jeśli byście mieli problemy jeszcze z tym właśnie, że nie chce wam kolega, nie może wasz kolega wejść na serwer, to wystarczy wyłączyć zaporę lub wyłączyć antywirusa. Wtedy problemów być nie powinno. No i jeśli chcecie wejść na czyjś serwer, to kopiujecie jego IP, które jest właśnie na Hamachi, które omówiłem chwilkę temu. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak dokładnie to zrobiłem, bo to już by był koniec tego poradniczka. Linki będą w opisie do miejsca, gdzie można ściągnąć serwer oraz Hamachi. No, mam nadzieję, że poradnik wam pomógł i bardzo, bardzo wam dziękuję za jego obejrzenie. Ja jestem Kurczak, polecam właśnie obejrzenie innych moich filmików, jeśli nie jesteście tutaj na stałe. I mam nadzieję, że na stałe zostaniecie. Do usłyszenia i cześć!